23 lutego. Pierwsza obiekcja. Dlaczego mam iść do kościoła? Czymże więc góruje Żyd? Albo co za pożytek jest z obrzezania? 3 rozdział, 1 wiersz. Paweł, kończąc 2 rozdział, wskazał, że każdy człowiek potrzebuje sprawiedliwości Chrystusa, zarówno Żyd, jak i poganin. Teraz oczekujemy, że dokona podsumowania swoich wniosków, ale zanim to zrobi, w wersetach 9 do 20 ucieka się do pewnej dygresji. Ocena żydowskich przekonań dokonana przez Pawła w 2 rozdziale listu wzbudziła poważne pytania. Skąd w pierwszych 8 wersetach 3 rozdziału apostoł wkłada je w usta protestującego Żyda, który podaje 4 wyznania teologii Pawła? Niewątpliwie apostoł spotkał się z nimi w czasie głoszenia Ewangelii w wielu miejscach. Dlatego James Dunn sugeruje, że zanim Paweł zrozumiał Ewangelię Bożej łaski, miał podobne problemy. Paweł, faryzeusz, debatujący więc z Pawłem, chrześcijaninem. Debatę tę od 3 do 8 wiersza charakteryzują 4 cykle. 4 wątpliwości i 4 wyjaśnienia. Obiekcje koncentrują się na poczuciu wyższości Żydów oraz na Bożej wierności. Paweł rozszerza ten temat w Rzymian 9:11, jednak tu na tyle go akcentuje, by podtrzymać potężny argument o grzechu Żydów wspomnianym w 2 rozdziale. Po pierwsze, Paweł pyta, jaka jest korzyść z tego, że jest się Żydem lub że jest się obrzezanym? I odpowiada. Do pochodzenia nawiązuje wers dalej, 3:2, a obrzezce pisze w 4 rozdziale, gdzie wraca do historii Abrahama. Jako ludzie wierzący spotykamy się z podobnym pytaniem. Jaka korzyść jest ze chrztu i przynależności do kościoła, uczęszczania na nabożeństwo, skoro to nie daje zbawienia? Czy zadawaliśmy sobie to pytanie? A powinniśmy. Myślę, że Paweł mógłby dać nam taką samą odpowiedź, jaką dał Żydom w Rzymian 3:2. Jaka korzyść? Wielka pod każdym względem. Dla pełnego zrozumienia potrzebujemy rozważać to, o czym Paweł pisze w całym liście.